My już po prime, ze mną Stifler. Siema. Jak tam się czujesz? Zajebiście się czuję, cześć. Cały ten stres, to wszystko, wiesz, że to już jest za mną ta ostatnia walka, nie? Że już mogę przestać robić to, czego nie lubię. A wiesz, MMA to był, wiesz, no szans, obowiązek, ale też no, zajebista szansa, nie? No, no. Co byś teraz zjadł? Kurwa, teraz właśnie zrobiłem się głodny. Zjadł coś słodkiego, czaisz? Słodkiego oraz zdrowego. Mocno słodkiego, czy mocno słodkiego? Nie, nie, nie. Słodkiego, na przykład tort. Ale jakiś taki, wiesz... Biały, taki biały, nieowocowy, biały. Może być trochę brązowy pod spodem. Ale mocno podpieczony, czy sama śmietana? Nie, taki właśnie, taki, wiesz, taki jakby, wiesz, no, taka bita śmietana taka, nie? A jadłeś kiedyś z jagodami? Nie lubię owocowych, jadłem, wiadomo, ale pewnie, chyba. Ale nie lubię. Nie lubisz owoców? Nie lubię w torcie akurat. Lubię tort po prostu skupić się na tej śmietance, nie? Jak ci się podoba atmosfera na prime? Zajebista, czaisz? To jest naprawdę fajna atmosfera, nie? I kurwa, ty w ogóle to był ogólnie pierwsza gala free fightowa, na której byłem, na którym publiczność tak żywo reagowała, czaisz? Mm-hmm. Na przykład na Fame, wiesz, nie ma tak, czaisz? Na poprzednim prime, jak byłem, też tak nie było, nie? To było w ogóle pierwszy raz, cały czas patrzę na twoją monobrew, nie? Więc sorry, że nie patrzę w oczy. Ale coś tu mam? Nie, no masz podwójną jedną brew. Ale to dobrze czy źle? No chyba źle, ale to jest twój wybór. Tak? Ja bym to zgolił, nie? Może się pomylę. Co? Może się pomyślę, może z golem, może no nie. Spoko, no. Ale wiesz co, dla mnie spoko jest, nie? No tak spoko. Wyglądam wyjątkowo. Jak dla ciebie spoko, to spoko, nie? A ty byś się zgolił? Tak. Ale ty masz wąsy. No. No ja nie mam. No. A ty byś zgolił wąsy? Nie. Bo ja bym zgolił. Ale ja nie. No i widzisz, ty masz swój styl. Wiadomo, i właśnie ale za to... nie. Co? Ja mam, ale właśnie za to cię ludzie lubią i za to mnie lubią. Aha. Nie wiedziałem, że cię lubią. Co? A ciebie lubią? No tak, sam to powiedziałeś przed chwilą. No ciebie lubią, ciebie kochają wręcz. Wiem. A czy to ty byłeś w Ninja Warrior Polska na Golasa? No, znaczy nie na Golasa, miałem stringi, nie? Takie amerykańską flagę. Ale było ci zimno wtedy? Nie czułem w ogóle wtedy, nie pamiętam nawet, czy to było zimno, czy ciepło, w ogóle nie czujesz tego. A, jak wpadałem, to nie czujesz tego, nie? Bo tu masz taką adrenalinę. To była tam już fuj adrenalina, czaisz? Takie pięć najlepszych, jakby top najlepszych przeżyć momentów w życiu, to myślę, tam byłyby te trzy walki i by było, wiesz, udział w Ninja Warrior, bo to była chwila, nie? No. Widziałeś walkę Popka w całości? Nie, tutaj momenty, tak, wiesz, widziałem ten moment knockoutu, nie? No jak oceniasz umiejętności Kasiusza? No kurwa, ja nie wiedziałem, że on jest w stanie w ogóle znokautować kogoś, a tym bardziej kurwa Popka, który waży 120 kg, ja kurwa nie dałem radę, czaisz? No. Ale generalnie uważasz w skali od 1 do 10, że Popek się pokazał na ile? Ja nie widziałem tej walki dokładnie, jak widziałem to... Ale z tych fragmentów co widziałeś? To słabo, to była końcówka, jak już pewnie wiesz, Kasiusz go dojeżdżał, do jakieś powtórki właśnie knockoutu, coś takiego, nie? No to nie, no to słabo się pokazał, nie? Nie, no spoko. Generalnie. No to spoko. Dawaj angielski wywiad. Dajemy angielski wywiad, dzięki. Co drugi robimy? Let's continue. Kontynuacja. So, how are your feelings after today's event? Yeah, I'm so very, I'm very calm and I have. Sorry, but I'm learning English now, from March this year. Okay. Okay. Let's try. Can you repeat question? Okay. You are learning English. You started in March. Yeah. Why are you doing so? Because I need it. Because it will be difficult to say, to explain you, but I try. So maybe you next time want to go on holidays somewhere? No, holidays is nothing important, you know. I need, for example, I am the best in reality show, you know. Warsaw Shore, wherever I am the best. You know, and I want to do the same shit, but in US, England. Okay, so but I need to learn English. Okay, so maybe you want to do a freak fighting in England or somewhere? No fucking way. It's my over of my career. Okay. Yeah. So let's talk about dreams. You know, yeah. Plans. Okay. So what do you have in mind saying in English? What plans in English do you have? Okay, in next year or what? Next year. Okay, but summer. I have no dream. I have only goals, you know. Yeah. So and what is your goal? I don't want to tell you because you know the bad energy can disturb it. Okay. Yeah. So anyway, let's come back to the first question. Why do you learn English? Because I want to learn English and you didn't answer this question. Interrupt. Okay. And when I will learn English? Ah, I said you. You before. Yeah, so I told repeat you. It, repeat it because it was so fast. So ah, sorry. Ah, okay, okay. So it was too fast for me. Good. Yeah. And I want to go to reality show but not Polish. Not Polish. Okay. Yeah, for example, for example where? To Head to Handle is the okay. Yeah. And so what are you going to prepare for this reality show? My face, mm-hmm.
I will make a nose operation in January next year. You really want it? Of course. Why? It's my dream. It's not my goal. It's my dream. Okay. Because I need to look perfect, you know. But you don't look bad, no, I now, think. Now I'm 7.5, but I will be 9.5, maybe 10. 10 out of 10. Okay, but you remember that's, for example, Michael Jackson. Yeah. And, you know, pop stars, they did so many plastic operations, yeah. So they have to make it once again, do it once again. Yes, because once you do it, you have to repeat it. I know my mindset. I know what's happened in my head, and I know where is the moment when I need to stop. You know, for example, today MMA, and I need to do another things. You know. Your English is very perfect. I don't know why. We have conversation. I have a break. 2 weeks because I'm using an application to learn English. Okay. Reply, and I'm for example five times in a week I'm talking with someone from another country. So my teacher is Trisha from Canada. Okay, so you can say hello to Trisha. Good. Good teacher. The best teacher. Anyway, when we will meet next time, yeah. I don't know, High League or somewhere, where you are going to be present. You are going to foreign events, not the Polish, you know what I mean? Generally in Poland, but if I have time, maybe I will go. For example, what? UFC. You mean reality show? For example, maybe premiere of some movie. You know, if I had some, you know, interesting interview with someone you. Sorry, I need to interrupt you because now my English is perfect and I don't wanna. Stop it. I wanna not stop. I wanna spoil it. Destroy it. Okay. Yeah. So, all the best. Yeah. Thank you and all the best for you. Thank you. And your channel.